10 katolickich państw wyznaniowych. Państwo wyznaniowe to państwo, które wspiera konkretną religię i struktury wyznaniowe są najczęściej bądź bezpośrednio finansowane przez państwo, bądź posiadają przywileje względem innych wyznań. Państw wyznaniowych islamskich jest aż 24, z czego tylko jedno jest szyickie, Iran. Państw buddyjskich wyznaniowych jest 3, anglikańskie jedno, protestanckich 6, prawosławne wyznaniowe są dwa i żydowskie jedno. Państw wyznaniowych katolickich jest 8, więc miejsce 10 i 9 przypadnie państwom, które wyznaniowe nie są, ale mają największą na świecie liczbę katolików. Brazylia, jedno z największych państw świata obejmujące połowę Ameryki Południowej. Jest to kraj z największą liczbą katolików, chociaż coraz więcej jest protestantów. Podobnie jak większość Ameryki Łacińskiej, Brazylia jest średnio rozwinięta gospodarczo. Brazylijski Kościół Katolicki jest największą narodową wspólnotą wiernych na świecie. Obecnie katolicy stanowią około 62% społeczeństwa. W São Paulo jest 54% katolików. Liczbę regularnie praktykujących szacuje się na 25%. Chociaż w miastach praktykuje nieco mniej niż na prowincji, widoczny jest odpływ wiernych do takich pochodzących głównie z USA wspólnot, jak świadkowie Jechowy, Mormonii itp. Mimo, że katolików w Brazylii jest najwięcej na świecie, bo aż 130 milionów, to stanowią oni zaledwie 65% społeczeństwa, dlatego miejsce dziesiąte. Meksyk, państwo w Ameryce Północnej. Hiszpanie po przybyciu do Meksyku, oprócz gwałtownej eksploatacji Indian, prowadzili również szeroko zakrojoną akcję misyjną wśród tubylców. Oprócz ewangelizacji, władze kolonialne nałożyły zakaz wyznawania jakichkolwiek innych religii niż katolicyzm. Wszystko to sprawiło, że Meksykanie są współcześnie społeczeństwem bardzo jednolitym pod względem religijnym, z dominującym kościołem rzymskokatolickim. W praktyce jednak, w szczególności w rejonach wiejskich, praktykowanie katolicyzmu odbiega znacząco od jego odmiany europejskiej i miejskiej. Na prowincji przetrwało szereg zwyczajów, które były tolerowane przez misjonarzy i zostały niejako włączone do praktyk chrześcijańskich. Konstytucja meksykańska z 1917 roku gwarantuje swobodę wyznania. Nowelizacja konstytucji w 1992 roku zniosła wiele poważnych ograniczeń nałożonych wcześniej na Kościół katolicki. Reformy dotyczyły m.in. zniesienia zakazu głosowania przez duchowieństwo. Pozostawiono jednak ścisły zakaz bezpośredniego uczestnictwa Kościoła w życiu politycznym. W ostatnich latach można zauważyć coraz poważniejsze włączanie się hierarchii kościelnej w krytykę polityki ekonomicznej i społecznej rządu federalnego. Około 89% społeczeństwa uważa się za katolików. Ostatnio coraz większego znaczenia nabierają kościoły protestanckie, które wypierają katolicyzm, w szczególności wśród Indian. Protestanci stanowią 3% całej populacji i zielonoświątkowscy 2,7%. Mimo, że uczestnictwo szach świętych w XX wieku znacząco spadło, to można zauważyć wśród młodych Meksykanów odradzanie się religijności. Zgodnie z badaniami opinii publicznej, Meksykanie, którzy nawet aktywnie nie uczestniczą w życiu religijnym i tak w dalszym ciągu uważają się za religijnych katolików. W Meksyku mamy ich około 110 milionów, jest to według niektórych źródeł nawet 90% populacji populacji Argentyna Państwo w Ameryce Południowej i nad Południowym Atlantykiem. Graniczy z Chile na zachodzie, Boliwią i Paragwajem na północy, Brazylią i Urugwajem na północnym wschodzie. Jest to pierwsze państwo wyznaniowe na naszej liście i każde kolejne również będzie państwem wyznaniowym katolickim. Dominującym wyznaniem w kraju jest oczywiście katolicyzm charakterystyczny dla całej Ameryki Południowej. Od 13 marca 2013 roku z Argentyny pochodzi pierwszy w historii papież z Ameryki Południowej Franciszek, jednakże inne wyznania, Stają się coraz bardziej popularne. Wielu Argentyńczyków praktykuje spirytualizm, wiarę w kontakt z duchami nieżyjących już ludzi, kult zmarłych. Na cmentarzach argentyńskich spotkać można całe procesje wiernych ciągnących do grobów zmarłych otoczonych czcią. Rośnie też liczba wiernych wyznania ewangelicznego, widoczna jest aktywna działalność misji ewangelicznych. Rośnie również popularność nieuznawanych przez Kościół ludowych wierzeń na poły pogańskich takich jak Difunta Corea. Kult ten popularny jest zwłaszcza w prowincji San Juan, na zachodzie kraju. Mimo wszystko Argentyna nadal pozostaje państwem wyznaniowym oficjalnie. Szwajcaria, państwo federacyjne w Europie Zachodniej, jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej. Szwajcarzy pod względem religijności nie odróżniają się od większości narodów Europy. Udział w praktykach religijnych, głównie z okazji wielkich uroczystości i najważniejszych świąt, ogranicza się do mniejszości. W zależności od kantonu i wyznania systematyczny udział w nabożeństwach niedzielnych wynosi od 6 do 9%, wśród protestantów od 10 do 14% wśród katolików. Papiestwo, watykański centralizm i dogmatyczność Kościoła są poddawane krytyce nie tylko przez wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego, ale także przez hierarchię katolicką, która żąda większej niezależności Kościoła Szwajcarii od Watykanu. Większość istniejących w Szwajcarii parafii katolickich jest bardzo liberalna. W wielu kościołach, podobnie jak w kościołach reformatorskich, nie ma obrazów i figur, najwyżej wiszące na ścianach krzyże. Księża, wbrew nauce kościoła, nierzadko łamią celibat i zakładają rodziny, jak również dokonują wielu zmian w tradycyjnej liturgii. Nabożeństwa nieraz są prowadzone przez świeckich katechetów lub pastorów, czy nawet pastorski z kościoła reformowanego, gdy brakuje księży katolickich. Kostaryka, państwo w Ameryce Północnej nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym, około 84% ludności stanowi ludność Białej i Metysi. 6,7% stanowią mulaci, 2,4% Indianie, a Murzyni 1,1% populacji. Katolicyzm jest religią państwową, zaś samych katolików jest 66%. Salwador, państwo w Ameryce Środkowej, leżące nad Oceanem Spokojnym ze stolicą w San Salvador. Mieszkańcy Salwadoru są stosunkowo młodzi: 35,8% ma poniżej 14 lat, a powyżej 65 lat jedynie 5,2%. Katolicyzm jest oczywiście religią państwową, zaś sami katolicy stanowią 50% populacji. Liechtenstein, małe górskie państwo w Europie Zachodniej leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Główną rzeką jest Teren, a stolicą Vaduz. W czerwcu 2003 roku większość mieszkańców Liechtensteinu uważała się za katolików. 7% przynależało do wspólnoty ewangelickiej, 4% podało się za muzułmanów, z kolei 11% mieszkańców określiło się jako ateiści lub bezwyznaniowi. W Liechtensteinie katolicyzm jest religią państwową. 2 grudnia 1997 roku zostało powołane przez Jana II oddzielne arcybiskupstwo w Vaduz. Żyje tam też kilkuset chrześcijan prawosławnych i kilkudziesięciu świadków jehowych. Monako, niewielkie miasto-państwo położone w Europie Południowej nad Morzem Śródziemnym w obrębie Riviery Francuskiej. Jest to najmniejsze po Watykanie niezależne państwo świata. W Monako jest aż 82% katolików. Malta, wyspiarskie państwo, miasto położone w Europie Południowej na Morzu Śródziemnym 81 km na południe od Włoch. Współczesna Malta jest krajem rozwiniętym o bardzo wysokim wskaźniku rozwoju społecznego. Około 97% Maltańczyków to chrześcijanie. Katolicy stanowią 95% populacji. Maltańskie instytucje edukacyjne, zarówno państwowe jak i religijne, zapewniają szeroki system nauczania. Zajęcia przedszkolne odbywają się od trzeciego roku życia. Biblia podaje, że. U że Malta rozbił się statek, którym płynął Święty Paweł. Watykan. Miasto państwo w Europie południowej na półwyspie Apenińskim, enklawa na terytorium Włoch w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni i najmniejsze niepodległe państwo pod względem liczby ludności. Panuje tam teokracja. Watykan to siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Obywatele Watykanu to głównie dostojnicy kościelni, księża, zakonnice oraz gwardia szwajcarska z rodzinami. Oprócz tego do pracy przychodzi około 3000 osób mieszkających poza murami Watykanu. Uwaga, katolików w Watykanie jest zdziwicie się 100%, no chyba, że ktoś ukrywa swoje wyznanie, ale mam nadzieję, że tak nie jest, bo to byłoby dość dziwne, gdyby, nie wiem, na przykład, na przykład, papież by się nagle okazał na przykład muzułmaninem i by powiedział, że wiecie, co tak naprawdę to nie jest prawda, i teraz jako, że jestem nieomylny, to sobie wprowadzam na przykład, że czcimy Allaha. Ciekawe, co by było wtedy, co by się stało, kto by go odwołał. Hm? Mniejsza z tym dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście w następnym odcinku. Zapraszam Was również na Światową Historię, gdzie opowiem trochę o papieżach. Już niedługo. Cześć.